Czełanko, ja jestem technokrata i witam Was w kolejnym Game Newsie. Przepraszam za wczorajszą nieobecność, troszeczkę nie zdążyłem się z tym ogarnąć, ale dzisiaj już jestem i wbijamy sobie z takim oto Game Newsem, który mówi, że GTA 6 może zadebiutować wcześniej. Co znaczy wcześniej, czy zobaczymy je w tym roku, a może w przyszłym roku. No tak. W przyszłym roku możemy je zobaczyć. Chodzi o to, że GTA 6 było na tyle często przesuwane, że prawdopodobnie Rockstar zadecydował, że czas najwyższy na premierę i wygląda na to podczas z, z przecieków jakie dostaliśmy od TS2, że w okresie między świętami 2024 a początkiem roku 2025 powinno GTA 6 się pojawić. Co prawda kosztem jakiejś wyciętej zawartości. Która być może później trafi w postaci dodatków, ale mimo wszystko zobaczymy ją wcześniej. Zostawcie suba. No i powiem Wam tak, generalnie. Jest to fajne założenie, bo na początku mieliśmy dostać GTA 6 dopiero w 2025-2026 roku, więc mamy tutaj o rok skrócenie tego czasu dostawy i to jest spoko podejście, generalnie zarówno dla graczy, jak i dla samego producenta, dla Rockstara. Dlaczego? Dlatego, że... OK, dostarczą wcześniej grę, wcześniej nakręcą na nią hype, ona się zacznie wcześniej sprzedawać, a w międzyczasie będą sobie mogli dopracowywać to, co wycięli i mogą to w, później dołożyć do gry jako płatny dodatek albo wypuścić jako darmową aktualizację, za co też gracze na pewno będą. Wdzięcznie. Na pewno nie będą to jakieś gigantyczne zawartości. E, będzie to f, na pewno nie większość gry, to nie jest tak, że teraz dostaniemy grę ob, obciętą o połowę czy o nawet e, 30%. Będą to po prostu pojedyncze być może misje, jakieś wątki fabularne, które będzie można nawet w przyszłości rozbudować. Niekoniecznie dostaniemy tylko ten wycięty fragment, ale dostaniemy wycięty fragment plus Dodatkową zawartość, żeby ten fragment na przykład został bardziej rozbudowany. Mniejsze rzeczy, które zostały wycięte, nie wiem, pojedyncza misja, jakiś pojazd, broń, może zostać zawsze dodany w aktualizacji darmowej DLC. Większa zawartość, nie wiem, usunięcie kilku misji, czy jakiegoś pobocznego wątku fabularnego, całego, może do nas wrócić w postaci już dużego dodatku, płatnego czy też nie, poszerzonego o kilka misji, bo nie wiem, bo był na przykład za duży na DLC, ale za mały, żeby nazywać go dodatkiem, więc dopakujmy go jeszcze i zróbmy z niego prawdziwy dodatek. No i wygląda na to, że jeszcze, jeszcze w tym roku dostaniemy zapowiedź GTA 6 od Rockstara. Ja bym stawiał albo Gamescom, albo nawet bardziej targi EA, chociaż w dzisiejszych czasach no nie da się ukryć targi branżowe, gamingowe czy też technologiczne straciły na znaczeniu na rzecz takich własnych konferencji wielu firm. No i może się okazać też, że tutaj Rockstar pójdzie za tym trendem i po prostu jakąś konferencję sobie odpali, na której to da znać, jak będzie z ich strony wyglądała premiera, kiedy możemy się jej spodziewać. No nie ukrywa się to, że jakby Rockstar o tym nic nie mówi, nic nie mówi o GTA 6. A już wiemy jako ma punkty, że tak powiem jak, jak daleko są te prace posunięte, bo widzieliśmy przecieki GTA szóstki. Co prawda, no jeszcze ono nie wyglądało jak szóstka, a jak co najwyżej poprawiona piątka, ale mimo wszystko gra była powiedzmy grywalna. Wiele zawartości brakowało, ale ten wyciek miał miejsce, no nie wiem, już mniej więcej pół roku, rok temu, coś takiego a do premiery zostało jeszcze co najmniej 2 lata więc w takim razie między tym przeciekiem jak widzieliśmy tą wersję gry a wersją finalną jest jeszcze 3 lata czasu. Okej, okay. gra trafia do tłoczni odpowiednio wcześniej, więc jeżeli miałaby to być premiera na koniec 2024 roku, no to gra musi osiągnąć status Gold pewnie najpóźniej na koniec wakacji. Z kolei, gdyby to miał być początek 2025 roku, no to gdzieś pewnie status gold miałby zostać osiągnięty przed świętami. Żeby wiecie, to wszystko trzeba w jakiś sposób wytnąć. No, no teraz w sumie już nie wypala się na płytach i pewnie, no już gdzie ta piątka, ja nie mogę, tam chyba było 9 płyt, to była jakaś masakra. Teraz, teraz już nie będzie żadnych płyt instalacyjnych teraz prawdopodobnie będzie tylko jakiś kodzik ale wiecie, odpalenie całej produkcji nikt sobie nie pozwoli na to, żeby na przykład teraz, a zróbmy pudełka do GTA 6 schowajmy je w magazynie na dwa lata, będziemy mieli je przygotowane nie, bo to wszystko wycieknie dlatego też zawartość, jakaś mapka jakieś dodatkowe rzeczy, jakaś kolekcjonerka która też być może jakiś wątek fabularny czy postacie z, będzie zdradzała to wszystko musi mieć miejsce Produkcyjnie na szeroką skalę już po oficjalnej zapowiedzi, nie wcześniej, bo wtedy, niestety, może to wszystko powyciekać. No cóż, zobaczymy. Ja stawiałem od początku, że będzie to 2024-2025, więc mam nadzieję, że się to spełni i będę miał tutaj sobie rację. W związku z tym, no. Będziemy szybciej mieli słynnego GTA'a na pc i konsole nowej generacji, bo stawiam, że na pc ty no, przepraszam, że na konsolę poprzedniej generacji ta gra nie trafi. Dajcie znać, czy czekacie na GTA 6. E, jeszcze raz zostawcie suba, on zawsze o tym jakoś zapomnę na początku wspomnieć. A tymczasem bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się jutro, bo powinien być poniedziałek, środa, piątek te Game News. Teraz wiecie, jest wtorek, środa, albo wtorek, czwartek będzie. Nie wiem, ale być może postaram się jutro tego Game News'a zrobić. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. A tymczasem miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę. Do zobaczenia. Cześć!